Dziękujemy bardzo. Serdecznie Państwa witamy na spotkaniu z panem profesorem Glińskim, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera rządu eksperckiego. Proszę usiąść. Dziękuję bardzo. Jak Państwo wiedzą, w poniedziałek został złożony wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Pan profesor przybywa do nas dzisiaj w roli kandydata na stanowisko premiera. Serdecznie Państwa witam. Przepraszamy za to niewielkie spóźnienie. Ono wynikało z tego, że pan profesor musiał udzielić kilku informacji dla dziennikarzy środowiska tarnowskiego. Panie profesorze, oddaję mikrofon, oddaję mikrofony właściwie. Bardzo proszę. Witamy panowie. Dziękuję bardzo. To chyba mam okazję usiąść, bo jak byłem na dwóch spotkaniach, chciałem wstać, tak czas na sobie usiądę. Świetnie, bo widzimy się. Ja może bym zaprosił tutaj może na schodach usiąść. Są takie schodki. No bo my będziemy pewnie do 1,5 godziny sobie rozmawiali. No. Tak naprawdę, bo Państwo stoicie i to trochę krępujące jest. Można tutaj usiąść, naprawdę. No. Tak jak na wykładach akademickich, jak młodszy profesorowie coś wykładali, także ja jestem troszeczkę zażenowany, że tyle osób jest, ale to... To jest bardzo przyjemne. Natomiast, proszę Państwa, przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie wszystkich przywitać i podziękować za zaproszenie do Czarnowa. Tak, tak, tu można się rozciąć sobie tak jak po bokach, bo jak wchodziłem tutaj, jeden z młodych dziennikarzy zadał mi pytanie, po co ja jeszcze i się spotykam z ludźmi. No i przyznam, że to pytanie mnie zaskoczyło, bo w zasadzie wydawało mi się, że to jest naturalne, że ludzie, którzy chcą działać publicznie i politycznie, no chcą się spotykać i rozmawiać, bo jak Państwo wiecie, chociaż to z polskiej polityki nie zawsze wynika, w zasadzie podstawą demokracji i polityki to jest debatowanie, rozmawianie, no, ucieranie argumentów, racji, szukanie najlepszych rozwiązań. To nie udawanie, że jest się najmądrzejszym, tylko wciąż jednak rozmawianie i komunikowanie się z ludźmi. Nawet jeżeli się pewne decyzje programowe podejmuje i ma się program jakoś tam przygotowany, to wciąż musi być konsultowany, a przede wszystkim musi być ta komunikacja. Zresztą główny grzech często polityków, że komunikacji nie ma, że ona jest zastępowana przekazem jednostronnym czy wręcz propagandą. Ja chciałem może, umówmy się tak, że ja będę mówił około 1,5 godziny, tak? Pan profesor będzie mi przerywał, może zdecydowanie, bo poprzednio się nie udało, więc bardzo liczę na to, żebyśmy mogli po prostu dłużej porozmawiać o Państwa różnych problemach i pytaniach, bo to każdy pod innym kątem jakby jest zainteresowany tymi sprawami, o których mówimy. Ja te swoje spotkania, bo w zasadzie praktycznie od paru miesięcy jeżdżę po Polsce w różne miejsca. To się tak przypadkowo zaczęło, zostałem zaproszony chyba najpierw do klubu obywatelskiego w Poznaniu, później do klubu takiego akademickiego na dyskusję do Wrocławia i tak się później rozpoczęło. Między innymi, że miałem zaszczyt odbycia takiej debaty, dyskusji bardzo ciekawej w hali BKP w Stoczni Gdańskiej, tej historycznej. Gdzie organizacje pozarządowe mnie zaprosiły, bardzo ciekawe spotkania. To się w zasadzie zaczęło od tego, że główne media mnie wypluły. Jak Państwo wiecie, po tym jak 1 października pan Jarosław Kaczyński przedstawił mnie jako kandydata no, grupy posłów czy Prawa i Sprawiedliwości na premiera technicznego w ramach artykułu 158 Konstytucji Polskiej, czyli konstruktywnego wotum nieufności, to gdzieś tak po tygodniu media zamknęły okienka.
I praktycznie w mediach mnie nie ma, jeżeli jestem, to jest to szkalowane albo opisywane jako rachunek. Dobrze, ja nie będę sam używał tych infektyw, w każdym razie tak to mniej więcej w Polsce wygląda przekaz czy debata polityczna. Ale nie przejmując się tym, no właśnie jednym z remediów na taką sytuację jest kontaktowanie się z ludźmi bezpośrednio. I to jest odpowiedź też dla tego młodego dziennikarza, który mnie spytał, po co ja się kontaktuję, czy jeżdżę po Polsce. I chciałem Państwu w związku z tym powiedzieć kilka słów o tym, jak wygląda w tej chwili ta instytucja, czy ten proces konstruktywnego wotu. On został, wotum zostało, ten wniosek został złożony. On się składa z uzasadnienia prawniczego, odwołującego się do instytucji wolnego mandatu, to jest 104 bodajże artykuł Konstytucji, mówiący o tym, że każdy poseł jest reprezentantem narodu, a nie grup politycznych czy społeczeństw lokalnych nawet, ale przede wszystkim narodu i przed narodem odpowiada. A w związku z tym, w tym konstruktywnym wotum nieufności odwołujemy się do sumienia, do poglądu, do opinii każdego poszczególnego parlamentarzysty, który będzie głosował za obecnym rządem albo za konstrukcją nową w Polsce w zasadzie, w tej nowej Polsce przynajmniej, bo przed wojną były takie rządy, rządem technicznym, czyli rządem fachowców, rządem, który nie jest umocowany politycznie w sensie instytucjonalnym, nie wywodzi się z partii politycznych bezpośrednio, z jednej partii na przykład wiodącej. I jest w związku z tym także w mniejszym stopniu związany z różnymi grupami interesów być może. Na pewne sytuacje kryzysowe, sytuacje przesileń politycznych, tego rodzaju rząd wydaje się może być dobrym rozwiązaniem. Dlatego może warto chwilę poświęcić na uzasadnieniu takiemu merytorycznemu. Bo jak mówię, wniosek to jest uzasadnienie prawne i część personalna, czyli opis mojej osoby. No bo tak musi być, bo ktoś musi być wskazany jako ten konstruktywny element wniosku, czyli ktoś, kto miałby zastąpić obecnego premiera. Natomiast uzasadnienie merytoryczne, takie bardzo głębokie i szerokie, będzie przedstawione w trakcie debaty parlamentarnej nad wnioskiem. To będzie najprawdopodobniej 6 marca, a wniosek będzie głosowany 8 marca. I to uzasadnienie będzie przedstawiał reprezentant pełnomocnik grupy 46 posłów, którzy podpisali wniosek, czyli Jarosław Kaczyński. To uzasadnienie jest, no jak powiedziałem, bardzo szerokie, długie, wielowątkowe. Natomiast w tej debacie ja nie będę brał udziału, ponieważ pani marszałek Sejmu stwierdziła, że tego, jak to powiedzieć, regulamin nie przewiduje. Więc ja wygłoszę swoje wystąpienie programowe, takie nastawione na pozytywne ewentualne rozwiązania, w innym miejscu. Myślę, że przestrzeń polskiej wolności i demokracji jest jeszcze na tyle duża, że jakieś miejsce się znajdzie. I teraz wracając do kwestii programowych i kwestii uzasadnień. Dlaczego rząd techniczny? Rząd techniczny na kryzys, na sytuację kryzysową, sytuację przesilenia politycznego, sytuację no, z wielu względów nie do opanowania przez tradycyjne narzędzia demokracji. Lepiej by było oczywiście, żeby w Polsce zwykłą większością parlamentarną powoływany był rząd, który byłby rządem skutecznym, rozwiązywał szybko ludzkie potrzeby, na przykład przygotowywał także kraj na kryzys. Sytuacja w Polsce w mojej ocenie, nie tylko w mojej, tych posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem, jest taka, że obecny rząd polski na kryzys ten gospodarczy chociażby nie przygotował. No wiadomo było, że bezrobocie wzrasta już od wielu miesięcy, że hamuje produkcja, że budżet ten zaplanowany na poprzedni rok nie będzie zrealizowany. W sensie wpływów to zabrakło 20 miliardów złotych. I w związku z tym, no jak Państwo wiecie, wynik
PKB też był niższy niż przewidywano w związku z tym. Sytuacja na świecie gospodarcza najlepsza nie jest. Jedni eksperci liczą na odbicie w drugiej połowie roku, inni już na to odbicie nawet nie liczą. Więc na pewno w sferze pracy i gospodarki będzie bardzo trudno, jest bardzo trudno. Natomiast rząd polski no, nie przygotował się na to. Nieśmiały taki tak zwany trzeci pakiet deregulacyjny, brak wciąż ustawy antykryzysowej, brak dogadania się w komisji trójstronnej ze związkami zawodowymi, z pracodawcami odnośnie koniecznych działań, no to wszystko najlepiej nie rokuje. Oprócz tego bardzo silny, wyniszczający konflikt wewnętrzny i w sferze stricte politycznej i publicznej, który jest bardzo niedobry dla kraju, jak się wydaje. No i wiele innych kwestii, takich na przykład jak zły sposób wydawania środków europejskich. Mówię o tych aferach, bo ich coraz więcej się w tej chwili pojawia, prawda? Przez parę lat nie widzieliśmy, że są zmowy drogowe przy budowie autostrad. Widzieliśmy, że one są budowane najdrożej w Europie, przypomnę, dwa razy drożej niż w Europie. No ale tylko domyślaliśmy się, że tam są przekręty. No, okazało się, że rząd władza o tym od dawna wiedziała. Prawda? Teraz znowu wychodzą następne kolejne problemy z tymi stadionami. No, generalnie rzecz biorąc, to jest jeden z takich istotnych powodów, te kwestie europejskie, dla których powinniśmy się zastanowić, czy obecny rząd dalej rządzić powinien, ponieważ rząd robi wielki sukces z przywiezienia pieniędzy europejskich. Już pomijając to, że ten sukces jest kosztem wsi, 7 miliardów na wieś przepadło, ma być nadrobione z Funduszu Spójności, no nie wiadomo jak to będzie. Natomiast naprawdę problemem poważnym jest sposób wydatkowania tych pieniędzy. Ponieważ pieniądze europejskie powinny być wydawane tak, żeby tak te inwestycje przez lata Polsce przynosiły no, to, co się nazywa przewagą konkurencyjną, czyli podnosiły jakość naszego kapitału ludzkiego przede wszystkim. Jakość innowacyjną naszej gospodarki. No. Właśnie poziom konkurencyjności. Tego przez 7 lat w Polsce nie zrobiono, wydając pieniądze w poprzedniej perspektywie budżetowej. Nie wiem, jak mam wierzyć w kolejne otwarcie, że obecny rząd zrobi to z pieniędzmi w tej perspektywie, która nadchodzi. Mówię o europejskich, ale chodzi także o pieniądze budżetowe. Ktoś przytomny obliczył także, że pieniądze europejskie to jest tylko 3% polskiego budżetu rocznego. Więc mówi się o wielkich sumach, ale one są rozłożone na 7%. I takie są proporcje. Więc oprócz europejskich są jeszcze te nasze, które też są źle lokowane. Kryzys, z którym mamy do czynienia, ma charakter nie tylko gospodarczy, ale jak powiedziałem, to jest także kryzys aksjologiczny, moim zdaniem, kulturowy. To jest kryzys instytucjonalny, kryzys niesprawnych instytucji i branż, których od wielu lat nie potrafimy zreformować. Jak na przykład system zdrowia, żeby był wreszcie, przynajmniej jak to powiedzieć, no, przyzwoity przynajmniej. Prawda? I to jest także kryzys demograficzny, o którym wczoraj na konferencji Prawa i Sprawiedliwości, konferencji poświęconej polityce prorodzinnej, dyskutowało wielu ekspertów. Kryzys demograficzny, który wymaga bardzo radykalnych metod. W Polsce dzietność spadła już do poziomu jednego z najniższych na świecie, nie w Europie. To jest ponad 211 miejsce na 228 krajów. I polskie państwo nie może być bezradne, tak jak obecna władza deklaruje bardzo często, że jest bezradna wobec różnych zjawisk, że one same się powinny regulować, a obywatelowi się nie można wtrącać, w związku z tym obywatel może być nabierany przez Amber, czy jakieś inne tam instytucje. No nie, bo ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, że państwo musi być odpowiedzialne za pewne kwestie. W pewnych sferach państwo powinno być bardzo miękkie, czy w ogóle nieobecne. Natomiast pewnie powinno być bardzo sprawne i zdecydowane tam, gdzie chodzi o obronę prawa obywatela między innymi.
Więc kryzys jest wszechogarniający i to jest powód, dla którego warto myśleć o rządzie technicznym, który może być właśnie rządem niezwiązanym z różnymi grupami interesu. Oprócz tego, i co jest oczywiście związane z kwestią kryzysu, istnieją w Polsce bardzo wielorakie, społeczne kwestie i problemy, które są wciąż nierozwiązane. Już mówiłem o instytucjach niesprawnych, ale to są te wielkie obszary, na przykład wykluczeń kulturowych, ekonomicznych, biedy. Wielkie obszary patologii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji, na przykład szkoła. Ostatnie badania i wyniki statystyki Komendy Głównej Policji wskazują, że wszystkie wskaźniki, te, które najgorsze, sobie możemy wyobrazić w polskiej szkole, się zwiększają. I to zwiększają się drastycznie, niekiedy dwukrotnie. Przemoc szkolna, przestępstwa, narkotyki, gwałty. Dwukrotny wzrost tych ostatnich w ciągu paru lat. To w ogóle nie funkcjonuje. I my na to wszystko patrzymy. Pan premier mówi, że to państwo się do tego nie będzie wtrącało, bo przecież są instytucje, które są za to odpowiedzialne, albo obywatele wręcz. No nie, no ja uważam, że nie można być obojętny. Trzecia sprawa, która jest bardzo niepokojąca, to jest brak wizji obecnej ekipy politycznej. Brak myśli strategicznej. No ten przedziwny zwrot z ostatnich tygodni z założeń strategicznych rozwoju skoncentrowanego w wielkich miastach, takiego polaryzacyjno-dyfuzyjnego, nagle na rozwój zrównoważony. To dobrze, że teraz mówi się o zrównoważonym rozwoju, tylko dlaczego przez 5 lat forsowano politykę zupełnie inną? Jakaś zupełna niekonsekwencja. Dodatkowo brak zaplecza eksperckiego rządu i brak systemowego połączenia polityki z nauką. Efekty polskiej nauki i tej społecznej, czy politologicznej, dotyczącej funkcjonowania instytucji państwa, czy instytucji demokracji, ale także nauki przyrodniczej, inżynierskiej i tak dalej, nie mają systemu, drogi, kanału dojścia do polityki. No, w ten sposób innowacyjnego, nowoczesnego państwa rozwijać nie można. Myśmy mieli te wielkie środki europejskie w pierwszej perspektywie budżetowej, innowacyjność polskiej gospodarki spadła w tym samym czasie. Inny problem właśnie jest, jeżeli chodzi o środki, skoro o tym jesteśmy. Dwukrotnie wzrosły finanse dla polskich organizacji pozarządowych obywatelskich. Członkostwo w tych organizacjach spadło. Więc to są dysfunkcje, to są poważne problemy, o których trzeba mówić i pytać, dlaczego tak się stało i dlaczego tak się dzieje. I jakie mamy możliwości zmian. Czwarty element, niesprawne państwo. No właśnie te niesprawne instytucje, ale już mówię o instytucjach w administracji centralnej na przykład. Dlaczego są takie olbrzymie przerosty administracyjne? W ciągu 4 lat 10 miliardów na nowych urzędników. Po co to jest, jeżeli tak są nieefektywnie wydawane te pieniądze? Dlaczego to państwo jest w pewnych rejonach zbyt mocne, a w innych słabe, tam gdzie powinno być właśnie skuteczne? Zła polityka, zły styl rządzenia, polityka oparta o PR tak zwany, postpolityka, jak to się mówi, no polityka propagandowa zamiast realnej polityki rozwiązywania problemów. Czy też, jak mówią to, opisują to politolodzy, tak zwana demokracja ad hoc, czyli podejmowanie decyzji politycznych, także decyzji dotyczących nowego prawa, pod wpływem ad hoc podrzucanych różnego typu tematów medialnych. No, mamy problem pedofilii, będziemy pedofilii kastrować, natychmiast nowa ustawa i tak dalej. Mamy problem dopalaczy, zajmujemy się dopalaczami. Na wypadek się stał jakiś tragiczny, natychmiast wszystkie siły państwa koncentrują się na tym, co jest medialnie uprawiane przez dany tydzień. Mało tego, to wszystko przychodzi jeszcze do parlamentu i jakieś ustawy się produkuje na kolanach ad hoc. Po czym to wraca później z Trybunałów Europejskich. Polska jest karana za to, że to prawo jest nieefektywne, nie potrafiło sobie poradzić z aferą hazardową, prawda? Musimy płacić kary, z dopalaczami to samo. To jest tak zwana demokracja ad hoc. No tak nie może rządzić, funkcjonować państwo.
Nie ma myśli strategicznych, nie ma jasnych programów, które powinny być realizowane, nie ma komunikacji społecznej wreszcie, bo to też jest kwestia tej złej polityki. To nie rozmawia się z nami. No niechby nawet premier powiedział, no jest problem z tymi stanami, prawda? Oszukują nas, nie dajemy sobie rady, no. Urzędnicy sobie wypruwają, prawda, żyły, ale nie da. Nie, no cały czas próbuje się to wszystko zaciemniać taką bardzo sprawną machiną propagandową. No nie ma mojej zgody na to. Następną kwestią to jest stan demokracji. Polska demokracja po 23 latach jest demokracją kulejącą, niedojrzałą, słabiutką. Demokracja, gdzie nie ma debaty publicznej, otwartej, jasnej i spokojnej, tylko jest nawalanka i przewaga jednej opcji ideologicznej, no, politycznej w głównych mediach. No, w mediach publicznych, w pierwszym programie telewizji od 1 października, gdy pojawiłem się na scenie politycznej, byłem raz przez 10 minut. W programie na żywo. To jest nasz program publiczny, społeczeństwa. Ja już od jakiegoś czasu, od tygodnia, tak, jestem konstytucyjnym kandydatem na premiera. No jednak w konstytucji jest to zapisane, może mogą się z tego śmiać, tak jak bardzo lubią. Ale ja nie mam dostępu dalej do mediów publicznych, jak nie mówię o innych, się pojawiam czasami, albo jakieś są migawki z komentarzami, które są, no właśnie takie, jakie są. No to takie są standardy demokratyczne w naszym kraju. Że pan premier czy inni politycy to mogą swobodnie komentować, prawda, opowiadać, ustosunkować się do czegoś, co nie istnieje, ponieważ w tym samym czasie społeczeństwo się nie może dowiedzieć, co ja powiedziałem, prawda? Wyciąga się jakiś poboczny wątek z konferencji programowej, a tej konferencji się nie pokazuje. To jest demokracja, to jest debata publiczna, to jest oszustwo. W Polsce także nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Filarem demokracji jest aktywne, oddolne społeczeństwo, samoorganizacja. Ludzie, którzy chcą być aktywni publicznie, którzy się organizują, coś robią w swoich środowiskach, coś się wydają, poznają jakieś zagadnienie, stają się fachowcami, czy to w opiece charytatywnej, czy w budowaniu jakichś lokalnych, ciekawych i, proszę bardzo, instytucji, czy w pielęgnowaniu tradycji i tak dalej, i tak dalej. Społeczeństwo obywatelskie w demokracji spełnia kilkanaście szalenie istotnych funkcji, poprawiając jakość tej demokracji. Bez tego demokracja biednie, wykorzenia się, staje się dyktaturą i tak dalej. A w Polsce społeczeństwo obywatelskie jest bardzo słabiutkie. I to nie do końca społeczeństwo jest za to winne. To władze są winne, bo one są odpowiedzialne, to jest ich psi obowiązek, żeby stwarzać warunki obywatelom, żeby mogli się organizować. Sami mogli się organizować i realizować bardzo wiele swoich potrzeb samemu, właśnie przy pomocy państwa, i to się w ten sposób realizuje ta zasada pomocniczości, która jest zapisana w polskiej konstytucji. Trzeci element słabości polskiej demokracji to są prawa, czy też brak praw opozycji politycznej. Demokracja to są rządy większości. Nikt nie kwestionuje mandatu władzy, która w tej chwili jest w kraju. Wygrali wybory, mają prawo. Większość rządzi. Ale demokracja to są rządy większości z uwzględnieniem praw mniejszości. A najważniejszą mniejszością jest opozycja polityczna. Bo ona jest solą demokracji, bo ona ma największej narzędzi, żeby kontrolować drugą stronę. A ta opozycja w polskim parlamencie nie ma praw. W tej kadencji jest dwóch marszałków prezydium z partii rządzącej. Po raz pierwszy. Prawda? Komisje kontrolne, tak jak Komisja Skarbu czy Komisja Służb Specjalnych, są w rękach po raz pierwszy w polskim parlamencie partii rządzącej. Dotychczas zawsze było tak. W każdej demokracji tak jest, że takie specyficzne komisje są prawem tradycji właśnie dobrych demokracji, w rękach, że są kierowane, prawda, przez partię opozycyjną, no bo to są komisje kontrolujące władzę. Nie, to rządzi. No jak debaty wyglądają w parlamencie, państwo mniej więcej widzą, to jest maszynka wygłosowana. Ale to jest o tyle jeszcze paranoiczne, że nawet posłowie partii rządzącej mają zabronione
dyskutowanie z projektami rządowymi, czyli faktycznie rola do jednej z głównych trzech władz, prawda? Władzy ustawodawczej jest przez władzę wykonawczą ograniczana. Opozycja polityczna w Polsce ma w parlamencie polskim ograniczone prawa. Nawet do tego stopnia, że kandydat tej opozycji nie może brać udziału w debacie na własny temat, w jakimś sensie. No. Zabrania się mi nawet organizowania konferencji prasowej w sali, gdzie w Sejmie się organizuje takie konferencje, gdzie jest specjalne miejsce, żeby to organizować. Więc na przykład muszę to robić przy schodach sejmowych. No, można by jeszcze wskazać na wiele innych powodów, dla których to konstruktywne wotum nieufności wydaje się uzasadnione. Jeszcze mówiąc o tej ograniczaniu debat publicznych, chciałbym wrócić jeszcze raz do mediów, bo kwestia mediów jest dość ważna. Ja nie zawsze o tym dużo mówię, ale tutaj warto wspomnieć o dwóch sprawach, które się rzadko przebijają do publicznej świadomości. W Polsce się prawie nie prowadzi analizy treści mediów. Wszyscy się przyzwyczaili, że te media, główne media, nie tylko publiczne, ale te najmocniejsze finansowo, nie są kontrolowane nawet za pomocą prostych analiz treści. To są tylko takie dwa badania w ciągu ostatniego roku. No, oba wykazały oczywiście ich olbrzymią tendencyjność tychże mediów. No. Wszystkie trzy główne telewizje są tendencyjne. Polsat się bardzo cieszył, bo był najmniej tendencyjny. No. Przy czym pierwsze badanie to w czasie kampanii wyborczej było badane przez Fundację Batorego i przez mojego kolegę socjologa Ireneusza Krzemińskiego, który no trudno podejrzewać o stronniczość, no, ale wyszło jednoznacznie, że wszystkie media w kampanii parlamentarnej ostatniej były stronnicze. To jest kompromitujące dla demokracji. Ciszy. Nie ma także w Polsce cywilizowanego uregulowania pokazywania sondaży wyborczych. Jak wygrywa z zdecydowaną przewagą Platforma Obywatelska, przez 3 dni na paskach Państwo to widzicie. Jak się wyrównuje, przez godzinkę można gdzieś tam z boku zobaczyć. To jest polska demokracja. To są metody prymitywne. Proszę Państwa, jak się to nagrywa, to proszę to przekazać. To nie jest demokracja. To są prymitywne manipulacje. A teraz coś na temat remedium, czyli jeszcze kilka, ile jeszcze mam? Już przekroczyłem 10 jeszcze mam, to dobrze. Chciałem coś powiedzieć o programie pozytywnym, no co trzeba zrobić, jakie są główne kroki. No tych niestety koniecznych kroków jest bardzo wiele. Oczywiście one nie wszystkie są dla rządu technicznego. Rząd techniczny to jest faktycznie taki rząd, który nie ma pełnego mandatu demokratycznego. To jest pewna umowa, prawda, że sytuacja jest wyjątkowa, że godzimy się, jakaś grupa polityków się godzi, że powołujemy taki rząd ekspertów i niechże oni spróbują wyjść z tej sytuacji kryzysowej, uspokoją i sytuację społeczną i gospodarczą, zrobimy w lepszej atmosferze następne wybory, może rozdanie będzie szczęśliwsze w sensie wyboru władzy. To jest idea jakby tego rządu technicznego, w związku z tym nie wszystko jest tam do zrobienia od razu, prawda? Ale ja uważam, że rząd techniczny w obecnej sytuacji w Polsce jest także odpowiedzialny za rozpoczęcie przynajmniej długofalowych programów i zmian. Ponieważ w naszym kraju trzeba zmienić bardzo wiele rzeczy naraz, w wielu miejscach, tak jak to w sieciowych strukturach się robi, żeby uruchomić faktycznie jakościową zmianę społeczną. W bardzo wielu właśnie wymiarach i w wielu instytucjach, żeby można mówić o tym, że Polska ma jakąś szansę na cywilizacyjny rozwój i na to, żeby przezwyciężyć to, co jej grozi, bo moim zdaniem grozi, a mianowicie staczanie się w kierunku takiego kraju, w którym no może niektóre autostrady po kilkunastu latach zostaną zbudowane, tylko że nie będzie miał kto po nich dokąd jeździć. Więc co należy zrobić w Polsce przede wszystkim?
Pierwszy postulat to jest odbudowa zaufania i wspólnoty. Mimo, że mamy głównie kryzys ekonomiczny i gospodarczy, uważam, że kryzys gospodarczy i ekonomiczny powinien być równolegle zwalczany z tym pierwszym. No właśnie, rząd techniczny może jest jakąś taką remedium, takim jakimś remedium na to zaufanie i wspólnotę. W Polsce jest najniższy poziom w Europie kapitału społecznego, czyli takiego zgeneralizowanego zaufania pomiędzy ludźmi. Że ufamy nie tylko znajomym, ale ufamy ludziom w ogóle, obywatelom. No, że się racjonalnie zachowają, że nas nie oszukają, no, że dobrze się z nami żyje. No. Niestety tego nie ma. To jest to, coś mówi o problemach i dysfunkcjach naszego społeczeństwa i to nie jest wina społeczeństwa. To jest często wina naszej tradycji, historii, a przede wszystkim źle funkcjonujących instytucji. I braku zaufania także do państwa, no także historycznie mieliśmy to, żebyśmy mieli obce państwo bardzo często wokół siebie, prawda? I w związku z tym no, nauczyliśmy się braku zaufania i to się przełożyło także na brak zaufania do bliźniego. I w związku z tym ta odbudowa zaufania i wspólnoty jest szalenie potrzebna. No, dodatkowo oczywiście, gdy mówimy o zaufaniu, mówimy, no, nie trudno nie odwołać się do tego, co się dzieje w tej chwili w kraju, do takiego konfliktu, tej wojny polsko-polskiej, do stylu polityki, o której mówiłem. Więc żeby odbudować to zaufanie i wspólnotę, to jednak trzeba pomyśleć o pewnych takich najprostszych działaniach. Począwszy nawet od edukacji obywatelskiej. W Polsce powinna być powszechna, formalna i nieformalna, bardzo silna edukacja obywatelska, rozumiana nowocześnie. Bo to chodzi także o edukację do rynku, do życia w nowoczesnym rynku. Nowoczesny konsument powinien wiedzieć, że powinien wybierać i powinien mieć ograniczone zaufanie do tego, co wokół niego jest, prawda? Do życia we współczesnych mediach, prawda, i tak dalej. A przede wszystkim do życia we współczesnych demokracjach. Bo wyedukowane i obywatelskie społeczeństwo jest oczywiście znacznie trudniejszym partnerem do manipulowania. No, a jednocześnie takim partnerem, który ma w sobie wyższy poziom kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, który przekłada się na sukcesy także gospodarcze, innowacyjne i instytucjonalne. Instytucje lepiej działają, jeżeli kapitał społeczny jest wyższy. Tak zwane koszty transakcyjne są znacznie niższe wtedy. I my wtedy wszyscy korzystamy z dobrze zaplanowanych i funkcjonujących instytucji, prawda, jako społeczeństwo, jako państwo. Potrzebne jest wycofanie państwa z tych obszarów, gdzie ono jest niepotrzebne i usprawnienie tych instytucji państwa, gdzie one są potrzebne. To jest oczywiście łatwo powiedzieć, bo mamy bardzo wiele instytucji niesprawnych, ale to jest oczywiście kierunek konieczny. Ale co można zrobić znacznie szybciej? To jest potrzebna transparentna komunikacja społeczna, oparta na takim bardzo prostym słowie, często zapominanym, po prostu na prawdzie. Trzeba szczerze i prawdziwie z ludźmi rozmawiać, żeby przestać wreszcie kantować, prawda, i manipulować. Odbudowa debaty publicznej, o której dzisiaj dużo mówiłem, to jest bardzo rudymentarna sprawa. No, nie odbudujemy wspólnoty naszej, jeżeli nie będziemy mieli wolnych, swobodnych, spokojnych mediów i to jeszcze samoregulujących się w sensie etycznym. To właśnie państwo, że stowarzyszenia dziennikarskie zostały przez te media rozjechane, sprowadzone do kwiatka do kożucha. Kiedyś było tak, że Rada Etyki Mediów zabierała głos i to był ważny głos. A teraz Rada Etyki Mediów może sobie zabierać głos, a wszyscy się z tego śmieją, bo nie ona rozdaje kasę w tych medialnych domach, prawda, i koncernach. No. Odbudowa debaty publicznej, przyzwoitej, zrównoważonej, owszem, może być ostra, powinna być wielowątkowa, każda opcja polityczna musi mieć swoje media, ale to musi być cywilizowana debata. No, zmiana stylu polityki, no możemy oczywiście o tym marzyć, no ale ja myślę, że takie działania, gdy właśnie spokojnie realizujemy swoje, mimo że nas próbują tam załatwiać różnymi starymi metodami, to się temu przyczyniają, do tego przyczyniają. To, że Prawo i Sprawiedliwość, często oskarżane o agresję, o emocje i tak dalej, od wielu miesięcy organizuje merytoryczne konferencje i z uporem to robi, to jest wielka zdobycz polskiej demokracji. Bo to są argumenty, to są dyskusje i debaty ekspertów. Nawet jeżeli media nie chcą z tego korzystać.
To się także przekłada oczywiście i na ustawy, i na programy. Dobrze by było, żeby inne partie z tego brały przykład częściej i głębiej. A pewne zmiany obserwujemy. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że niektóre partie też mówią, że będą teraz debaty organizowały, a inne, że chcą zmienić styl polityki. Jak się spotkałem z panem Piechocińskim i z jego kolegami kilka dni temu, to właśnie pan Piechociński zaczął od tego, że on też właśnie tak chciał styl polityki zmienić i on i ten, no i bardzo dobrze tak mówi, możemy sobie miło porozmawiać. Co prawda pan Piechociński już był mówiony z mediami później, bo mu to było potrzebne, żeby straszyć pana Tuska, no ale dobrze, żeśmy porozmawiali i mam nadzieję, że jeszcze będziemy rozmawiali na klubie PSL. Dalej. Odnośnie tego zaufania i wspólnoty, co jeszcze trzeba by zrobić? Włączenie wykluczone. To nie może być taka wspólnota, która ma olbrzymie obszary wykluczeń ekonomicznych, kulturowych, także emigracyjnych. I to mówię o tej emigracji naszej z ostatnich lat, ale też emigracji naszej starej, o której żeśmy zapomnieli, tej wschodniej na przykład. My musimy ją włączyć w naszej wspólnoty. 23 lata zaniechań w tej kwestii, prawda? I także tej bogatszej naszej polskiej rozproszonej Polonii na całym świecie, która też za bardzo przez Polskę po 1989 roku zapraszana do nas nie była i nie jest. No to nie wiem dlaczego. To nie bywam, że chodziło o mniejszą konkurencję, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. No i wreszcie, żeby wspólnota funkcjonowała, ja o tym już dzisiaj dwukrotnie mówiłem w dwóch miejscach i powiem jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Każda wspólnota musi być oparta o pewien symboliczny zestaw wartości. O pewien znak aksjologiczny, znak właśnie symboliczny, który ją jednoczy, do którego się można odwołać. Po 1989 roku byśmy nie zbudowali takiego znaku, takiego mitu założycielskiego nie było. Nie potrafiliśmy sobie poradzić z przeszłością, bo były takie siły, które nie chciały sobie poradzić najprawdopodobniej i myśmy nie zbudowali w związku z tym praktycznie od podstaw nowej wspólnoty, a powinniśmy po tym PRL-u nowe społeczeństwo zbudować, podwaliny. I teraz trzeba by to zrobić. I dla mnie takim mitem założycielskim byłaby budowa pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. To była największa w historii katastrofa tego typu. Prawda? Polskie państwo nie zdało egzaminu i wtedy, i później. I najwyższy czas jest, żebyśmy jako wspólnota społeczna spróbowali zamknąć katastrofę, bo ja nie sądzę, żeby ona mogła być wyjaśniona lepiej niż w tej chwili się próbuje wyjaśnić, ponieważ wszelkie okoliczności wskazują na to, że tam już dawnych dowodów nie ma, nie było, wszystko jest załamane i będzie trudno cokolwiek ustalić przekonująco, ale na pewno pomnik trzeba postawić, a ja, mimo że nie wszyscy są tego zwolennikami, pewnie bym jednak liczył na odwołanie się do międzynarodowego śledztwa w tej kwestii. Ale to pewnie już po jakiejś zmianie politycznej. Dobrze, i teraz już tylko wyliczę, bo pan profesor już mi pewnie mówi, że po wszystkim tak. Co jest następnie ważne? Zbudowanie oczywiście sprawnego państwa instytucji. Na przykład oparcie tych instytucji o niepolityczną służbę cywilną, o efekty, a nie procedury, o odpowiedzialność jednostkową za akty prawne, za decyzje. W Polsce tego nie ma. Rozproszona jest odpowiedzialność. Włączenie obywateli do zarządzania. Minimalizacja biurokracji, system ocen skutków regulacji, żeby każda decyzja, zwłaszcza jeżeli chodzi o ustawy, była oceniona z punktu widzenia skutków, jakie ona przynosi w różnych sferach życia. To jest nowoczesny sposób zarządzania państwem. Tak powinny instytucje państwa być zmienione. A jeżeli chodzi o pracę i gospodarkę, to tylko wyliczę, co jest potrzebne. Potrzebne jest odblokowanie Funduszu Pracy, który w tej chwili jest zamrożony i walka z tym, co trzeba już zbierać, czyli efekty spowolnienia i w związku z tym bezrobotki. Pakt społeczny w tej kwestii, czyli dogadanie się w Komisji Trójstronnej co do Paktu Społecznego. Zresztą tam też jest dobra ustawa dotycząca Funduszu Pracy.
pakt samorządowy, żeby ustalić plan oddłużania samorządów, czy też odciążania samorządów z zadań, które w tej chwili przeważają nad możliwościami ich wykonania. Ustawa antykryzysowa, działania deregulacyjne, czyli ja to rozumiem jako świat wolnej gospodarki dla polskich przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców tak zwanych. Uwolnić tych ludzi od biurokracji i idiotyzmów. Przykład jest z Bochni, gdzie byłem przed chwilą, Wiochem, gdzie pan urzędnik wymyślił kretynizm dotyczący no, jakiegoś tam zapisu, prawda? Nie będziemy wchodzili w szczegóły, który niszczy tą firmę. Nie ma żadnego powodu, żeby ten człowiek to wymyślał, ale nie ma też żadnej możliwości zmiany, ponieważ politycy to no jakby mało ich to interesuje. Polska Matka, czyli jednak inwestycje publiczne, ale tak zorganizowane, żeby one dały rozwojowy efekt innowacyjny. My mamy wybitne talenty, mamy młodych ludzi, którzy nie mogą później budować na przykład polskiego przemysłu w Polsce. To dlaczego Koreańczycy czy Finowie powinno zrobić, a my w Polsce nie możemy tego zrobić? To tak jakby komuś zależało, żebyśmy nie mogli tego zrobić. Więc to są takie no, zupełnie ramowe kierunki zmian koniecznych. Ja tylko wyliczę następne obszary tych programów, które były przygotowane, to jest edukacja i wychowanie, społeczeństwo obywatelskie, to republikańskie państwo obywatelskie, polska rodzina, wieś i rolnictwa, wykorzystanie środków europejskich, bezpieczeństwo wewnętrzne, walka z korupcją, bezpieczeństwo zewnętrzne, bezpieczeństwo socjalne, czyli walka z biedą, usprawnienie administracji, to mówiłem, zdrowie, program powszechnej cyfryzacji, kultura i sztuka. Dziękuję, to tyle z mojej strony na razie. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Ja jeszcze dopełnię pewne formalności, których niestety nie dokonałem na wstępie, to co bardzo serdecznie przepraszam. Są dzisiaj z nami, tu Michał, wybacz, jest z nami pan poseł Michał Wójkiewicz, którego nie przywitałem. Przywitamy razem. Serdecznie jeszcze raz wszystkich witam i przepraszam za niedopełnienie tych normalnych. Mieliśmy prośbę do Państwa, żeby na karteczkach, które Państwo otrzymali, aby Państwo przygotowali pytania. Tutaj Pan Radny zbierze te pytania, a w tak zwanym międzyczasie ja pozwolę sobie zadać to pytanie, które pewnie wszystkich nas notuje. Panie profesorze, a co w sytuacji, gdy okaże się, że nie odnajdzie Pan w parlamencie większości, która poprze wniosek o konstruktywne wotum nieufności? Wreszcie na narty pojadę. Proszę Państwa, no jest plan B oczywiście, niech się niektórzy nie cieszą. Jest plan B, ponieważ nam się udało zebrać bardzo fajną grupę no, prawie 30 ekspertów z różnych dziedzin, z całej Polski, to będziemy chcieli dalej współpracować, ponieważ to są ludzie na ogół zajęci, specjaliści, więc nie etapowo w jakimś wyktanku, tylko w takim wyktanku typu płaszczyzna ekspercka. I co pewien czas będziemy na pewno zabierać głos w sprawach publicznych. Będziemy przygotowali raporty przekrojowe, branżowe, może całościowe. Taki raport dostanie Państwa, na przykład o stanie demokracji, który w tej chwili się pisze, tylko że pisze się dość powoli, bo ja nie mam czasu za bardzo, żeby nad tym pracować. Więc może później będę miał więcej. I chcemy w tej formule trwać. No trochę tak, jako taka alternatywa okołopolityczna. Do wykorzystania w przyszłości. A także jako przykład, jak powinno wyglądać życie publiczne, bo pewnie wszystkie opcje polityczne powinny się obudowywać think tankami czy płaszczyznami właśnie eksperckimi, poważnymi, które będą starały się no, merytorycznie
proponować różne programy, koreferować, referować programy partii politycznych, no, żeby ta debata była podnoszona na wyższy poziom. No. To tyle mogę powiedzieć. Panie profesorze, kolejne pytanie. Jaki pomysł ma pan profesor odnośnie przemysłu zbrojeniowego? Mogę pytanie zadać. Nie chcę likwidować, wręcz przeciwnie. Nie, no, nie odpowiem państwu tak konkretnie, jaki mam pomysł. No, ja wiem, że w tej chwili jest kilka tych programów uruchamianych w armii. W ocenie ekspertów, z którymi rozmawiałem, to oni mówią, że te programy nawet nie są takie złe. Tylko, że jak zawsze błąd tkwi, czy problem tkwi w szczegółach. No bo mieliśmy bardzo negatywne doświadczenia z tą korwetą, która była zupełnie nieracjonalna. No teraz jest kwestia oparcia tej obrony rakietowej częściowo na naszych możliwościach. Z tego co wiadomo, to może być oparte tylko częściowo na naszych możliwościach. Wiem także, że jest pewien potencjał innowacyjny w tym polskim, przemyśle zbrojeniowym, że pewne rozwiązania technologiczne tam zostały też jakby przyhamowane w tym sensie, że nie było odpowiednich zamówień. Ja jednak jestem zwolennikiem do tych strategicznych utrzymania tych nawet wbrew mechanizmom wolnego rynku, prawda, do pewnego stopnia przynajmniej, utrzymania zdolności produkcyjnych w przemyśle strategicznym, zbrojeniowym. Z polską armią jest na pewno tak, że mamy tą bardzo złą proporcję jednostek liniowych, a i tak większość z nich jest dostosowana, raczej nastawiona na kwestie ekspedycyjne, a nie wewnętrzne, w sensie takiego profesjonalizmu. Te ekspedycyjne mamy niezłe, tylko to są niewielkie siły i one się nie nadają, znaczy nie dadzą obronić kraju, prawda? Więc tu krótki problem. A liniowych jednostek mamy naprawdę w stosunku do za przeproszeniem dykowników bardzo mało. Narodowe siły rezerwowe trochę nie wypało, więc ta armia stoi w rozkroku, eksperci to jasno twierdzą, że no niestety mamy armię w stanie kryzysu. Natomiast plany uzbrojenia i jej dalsze funkcjonowanie w dużej mierze powinny być związane także z utrzymaniem naszego przemysłu zbrojowego. To jest oczywiste ze względów strategicznych, a także gospodarczych i społecznych. Panie profesorze, ale będzie zamieszanie. Przyjęliśmy taką konwencję, przepraszam, jeśli zostanie czasu, to wtedy tak, ale... ale szkoda czasu, takie banany, mamy inne, strategiczne pytania. No ale to jest tutaj troszkę mocno, więc pytanie tutaj, które mam na kartce. Jak pan profesor chce zatrzymać wyprzedaż polskiej ziemi, szczególnie na ziemiach zachodnich? Znaczy, tam jest tego rodzaju sprawa, jak państwo wiecie, że są luki prawne, no, czy raczej powiedziałbym luki, jeżeli chodzi o wolę polityczną powstrzymania tego, prawda? Są silne grupy interesów, które są zainteresowane tym biznesem i wykorzystują tak zwane słupy, prawda, do wykupywania tej ziemi, no bo z punktu widzenia prawa na tego rodzaju działanie jest potrzebne zezwolenie ministerstwa, więc jakby to ministerstwo powinno kontrolować, to jest robione poprzez właśnie korzystanie z luk prawnych. Dla mnie luki prawne to jest kwestia woli politycznej, bo polityk, który nie chce, żeby luka prawna była, to potrafi to zrobić. No. Ma do tego narzędzia takie czy inne. No. No, odwołał pan Kalemba, szefa zachodniopomorskiego agencji, no ale zdaje się, że znowu jest protest, więc pewnie to znowu nic nie przyniosło. No. Więc tej woli politycznej pewnie jest zbyt mało. Oczywiście jestem przeciwny tego rodzaju polityce, bo jak się okazuje, każdy z tych krajów kosmopolitycznych na Zachodzie jednak o swoją ziemię dba i o własne swoje ziemi. No. Więc nie ma nic
nacjonalistycznego czy jakiegoś ksenofobicznego w tym, że my też chcemy, żeby polski rolnik miał dostęp do polskiej ziemi. Bo tam jest problem taki, że ludzie, którzy faktycznie prowadzą gospodarstwa, młodzi rolnicy, no ja ich widziałem na reportażach w jakichś mediach, którzy po prostu to mają ograniczone możliwości rozwojowe przez tą złą konkurencję. No. Ale też pewnie trzeba by spojrzeć na to, jaka jest możliwość prawna przedłużenia tej karencji. Prawda? Bo ona się kończy niedługo, jeżeli chodzi o ochronę własności. Więc oczywiście, ja myślę, że tu trzeba stosować bardzo spokojnie taką metodę analogii. No jeżeli rozwiązanie duńskie jest takie, czy francuskie, że bronią, to dlaczego by o tym nie bronić? Dziękuję bardzo. Co należy natychmiast zmienić w systemie edukacji, aby zacząć wychowywać obywatela Polski? No program na pewno. Wciąż są eksperymenty i te lobby takie oszalałe, które kombinuje z tym programem w jakiś sposób, no, powiedzmy, nierozsądny zupełnie. Można być bardzo dużo ludzi zatrudnionych, są dwie instytucje przy Ministerstwie Edukacji Dodatkowe, z pieniędzy europejskich też funkcjonujące. Grupy interesów, które żerują na tym, czyli na przykład na funkcjonowaniu polskiego systemu edukacji, czyli na przykład grupy producentów podręczników. To jest skandal, że 23 lata nie można było porządku z tym zrobić. No, ktoś jest zainteresowany, żeby ciągle się programy zmieniały, żeby ciągle kombinować, żeby ciągle nowe podręczniki były wydawane. I to jest naprawdę obciążenie dla wielu rodzin polskich. Dla wielu przeciętnych, skromnych polskich rodzin to jest te wyprawki, to jest obciążenie. Ale podstawą zmian w edukacji, to się pewnie naraża, są dwie rzeczy. Nauczyciel, jakość nauczyciela i karta nauczyciela. I to powinno być jedno za drugie. Nauczyciel powinien mieć zagwarantowane, godziwe, ale więcej niż godziwe warunki życia i pracy, bo to jest, powinna być elita. W związku z tym powinny być wprowadzone także dość ostre kryteria do tego zawodu. I także powinny być rozmowy ze związkiem zawodowym, bardzo ostre i zdecydowane, nad przyszłością polskiej edukacji i nad możliwością zmiany karty nauczyciela. W niektórych swoich aspektach uważam, że karta nauczyciela owszem chroni prawa nauczyciela tego właśnie źle zarabiającego i tak dalej, on dzięki temu ma pewne przywileje, ale jest niedobre do systemu edukacji. Niech on uzyska przywileje takie, jakie są potrzebne dla nauczyciela w Polsce niepodległej. I wtedy będzie mógł wziąć na siebie więcej obowiązków, bo będzie miał większą swobodę, że tak powiem, ekonomiczną. No, będzie miał swobodniej, mu się będzie żyło. Bo będzie miał skokowy wzrost dochodu. Nie będzie musiał dorabiać. Na przykład. Nie będzie musiał kombinować, jak przeżyć. I będzie mógł się skoncentrować na swoich głównych obowiązkach i na pracy, która jest rodzajem, no, wciąż jest rodzajem i powinna być pewnego powołania, no, bardzo ważnego. Oczywiście są kwestie zmiany, no, pewnie gimnazja, no jest tylko jakieś dyskusji, trzeba by chyba jednak zlikwidować, prawda? Są kwestie cyfryzacji, no, najróżniejszych takich kwestii, zmian, które do tej pory wciąż nie są realizowane. No, zatrzymałbym jednak biblioteki. Ale ja mam bardzo dobrego i doświadczone dwie czy trzy osoby. Jeden jest na pełen etat, dwóch na pół etat. Byłem niektórych ekspertów takich wielozadaniowych. Także to... Pytanie dotyczące bezpośrednio pana profesora. Po pierwsze, w jakiej uczelni wyższej pan pracuje i w jakiej dziedzinie pan profesor jest specjalistą? Jak pan mówicie, w każdej muszę być specjalistą, ale trochę żartuję. Może nie trochę, ale to nie można być w każdym specjalistą, to jest oczywiste. Ja jestem z zawodu, znaczy z wykształcenia pierwszego jestem ekonomistą i socjologiem, bo kończyłem tak zwany indywidualny tok studiów. Na uniwersytecie skończyłem ekonomię,
stopień magistra ekonomii, ale doktorat już robiłem w socjologii. Habilitację robiłem w socjologii i profesurę też socjologii, czyli jestem profesorem nauk humanistycznych, bo to się tak nazywa. Pracuję i przez wiele lat byłem kierownikiem Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i od lat chyba 16 pracuję też w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, który to instytut współ jakby zakładałem, rozwijałem. Jestem tam od wielu lat kierownikiem katedry socjologii struktur społecznych. Dziękuję bardzo. I w tym samym zestawie pytanie już powiedziałbym bardziej merytoryczne. I jak wygląda ten saldo na dzisiaj, stan wpłat do Europy i otrzymywanych wpływów z Europy? Na dzisiaj ten saldo. No, w tej perspektywie nowej mamy uzyskać, jak Państwo wiecie, tam 105 mniej więcej miliardów, 72,8 czy 9 to jest spójności, reszta to jest rolnictwo, dwa filary. Wpłaty w tej perspektywie, jeśli ktoś poprawi, po 30 miliardów mają być chyba. Podobno uzyskano faktycznie dwie rzeczy pozytywne. Jeżeli to uzyskane, tak jak mówi do premier Tusk, to dobrze. To znaczy jest mniejszy będzie teraz wymóg udziału własnego samorządu na przykład. 15% będzie tylko. I podobno no nie będzie tego VAT, który nam groził. Jeżeli tak, to dobrze, bo to będzie łatwiejsze dla samorządów i dla podmiotów realizujących projekty z tych pieniędzy, no bo dopłaty własne będą jednak mniejszy. I to jest korzyść. Natomiast jeżeli uwzględnimy inflację, to oczywiście tych pieniędzy jest mniej niż było. To jest nieprawda, że jest ich więcej. Prawda? Jeżeli uwzględnimy, że więcej jest wpłat własnej naszej, jako Polski, no to też tych pieniędzy jest mniej no, trochę. Ja zresztą od początku mówiłem, że to nie jest kwestia miliarda w tą czy w tą stronę. Miliard to jest dużo, ale bardzo łatwo go też jest zmarnować, zwłaszcza w naszym kraju. To jest przede wszystkim kwestia dopłat, które są konieczne, bo to często jest blokada, zwłaszcza obecnie będzie blokada, bo ten poprzedni okres to jeszcze można się było zadłużać, ale w tej chwili dług publiczny, dług samorządowy jest tak duży, że będzie coraz częściej trudniej korzystać z tych pieniędzy europejskich. To jest główny problem. Także no, tu miał argumenty i traktatowe, i właśnie te argumenty, żeby nam poluzowali z tymi dopłatami własnymi. Prawda? Więc te pieniądze będą troszeczkę łatwiejsze. Natomiast problem jest, na co one będą wydawane. I czy to będą rozwojowe pieniądze na przyszłość dla nas, na nową cywilizację Polski. Czy to będzie tak jak w Portugalii, że się zbuduje dwie równoległe autostrady u siebie. Wyda się pieniądze, ludzie na tym zarobią. I później właśnie tak jak w Hiszpanii, prawda, 60 czy 70% bezrobocie prawda, wśród młodzieży. Więc na tym polega kwestia. Te pieniądze muszą być wydane prorozwojowo, innowacyjnie, na przyszłość, na kapitał ludzki, na zmianę ludzkich głowy. Oprócz tego oczywiście dla mnie jest potrzebna infrastruktura, więc to jest konkurencja. Dobrze wydane pieniądze w ludzi, to nawet nie trzeba tak wielkich sum. Dwa kolejne pytania związane z debatami, które były w tym tygodniu. Jakimi przesłankami kierował się pan profesor, wybierając pana profesora Rybińskiego jako członka rządu technicznego i skąd miałyby wziąć się środki na comiesięczne dofinansowania rodzin na każde dziecko przy obecnej sytuacji finansowej Polski? Jeżeli chodzi o profesora Rybińskiego, ja się kierowałem kilkoma kryteriami. Chyba najważniejsze było jego zaangażowanie w sprawy publiczne. On jest bardzo aktywnym człowiekiem w komentowaniu, w referowaniu, w pisaniu ciekawych felietonów ekonomicznych. Jest bardzo krytyczny, jest podejrzewany w różne rzeczy, ale to są insynuacje, ponieważ nikt nic mu nie udowodniło.
Ja uważam go za człowieka uczciwego, zaangażowanego o bardzo dużym poziomie do własnych ambicji. To nie jest jeszcze przestępstwo. Więc to jego chyba taka pasja uczestniczenia w życiu publicznym i pracowitość duża. To jest człowiek, którego ilekroć prosiliśmy o udział w jakiejś konferencji, zawsze bywał, przygotował dobrą prezentację, prezentację, która była multimedialna. I każdemu się chce, zwłaszcza profesorowi, pracować. W Polsce jest bardzo dużo leniwych profesorów. Jest także i pracowitość pana profesora, jego życiorys. On był wiceprezesem banku. Był także uczestnikiem wielu dużych instytucji finansowych. Ja nie podzielam wszystkich jego poglądów. Prawda, to nie jest tak, że 30 ludzi, którzy myślą tak samo. To nie ma tak. No, między Libińskim a Modzelewskim jeszcze paru wojennymi osobami są różnice. No. Ja chciałem nawet tak, że chciałem mieć jeszcze jednego bardzo wybitnego eksperta, który jest bardziej socjalny w strukturach gospodarczych i bardzo go nawaliałem. On się nie zgodził. On mnie popiera jakby i doradza mi. Ale nie zgodził się wziąć udział, ponieważ na emeryturze politycznej. Ja to szanuję. No. Nie chcę się angażować. Natomiast ja chciałem, bo ja sobie wyobrażam, że w dobrym rządzie musi być spięcie poglądów. To premier ma obowiązek podejmowania decyzji, ewentualnie także i personalnych. Prawda? Ale musi być spięcie poglądów, bo inaczej się wpada w myślenie tak zwane grupowe. Wszyscy myślą tak samo, a później wychodzi tak, jak za to coś chwili. Czyli cała armia amerykańska rozwinięta praktycznie, bo wydawało im się, bo tacy byli mądrzy ci eksperci, prawda? Myślenie grupowe pułapki prowadzi tego typu. I dlatego tak to było i takich ludzi trochę wybrałem. No. Wybrałem. Ja też nie miałem znowu takiego wielkiego wyboru. I zdecydowałem się. Co do pomysłu pana Rybińskiego. Akurat ta konferencja prasowa była poświęcona sprawom gospodarczym. Pan profesor troszkę wyszedł przed szereg, powiedział w swoich koncepcjach demograficznych, bo się zajmuje demografią od pewnego stopnia, od pewnego czasu. Ta jego propozycja jest zbyt odważna jak na możliwości przeprowadzenia przez rząd techniczny. Taka propozycja, bardzo głęboka. Ja mówię w tej chwili o tej propozycji stypendium demograficznego, bo rozumiem, że tego dotyczyło to pytanie, bo to było rozgrywane przez naszych sojuszników, prawda, przez pana premiera Donalda Tuska i innych. Ja mówiłem wyraźnie, że są kierunki pewnych zmian gospodarczych. No akurat oni się do demografii przyczepili i mimo, że następnego dnia była konferencja o polityce prorodzinnej, gdzie były przedstawiane programy inne, to wszyscy nie przyjęli tego stypendium demograficznego. Ale może dobrze, bo dzięki temu sprawa polskiej demografii i zapaści kryzysu demograficznego stała się głośna. Dzięki temu. To kto wiedział przed tym, że jesteśmy na 200 którymś miejscu na świecie pod względem rozrodczości i grozi nam katastrofa. No niech pan premier to wreszcie zrozumie, że grozi nam katastrofa, a jego dotychczasowe działania w tej dziedzinie nic nie zmienią. Nic nie zmienią, bo tego rodzaju reformy i programy funkcjonują w innych krajach i, przepraszam bardzo, i nie przynoszą rezultatów. Potrzeba działań bardziej radykalnych. Działanie, czy propozycja tych stypendiów demograficznych profesora Rybińskiego, jak powiedziałem, jest zbyt radykalna jak na sytuację rządu technicznego, bo to wymagałoby dużego poparcia społecznego dla bardzo dużych przesunięć budżetowych, rezygnacji z wielu rzeczy. On tam proponuje na przykład, jedną z jego propozycji jest limit na emerytury. Do pewnego, to państwa większości mnie też nie dotyczy. Ale są tacy ludzie w Polsce, to by ich to dotknęło. No. Grupa interesu by powstała, która by z tym walczyła, ponieważ to demagogia, limity na emerytury. Albo podatki katastralne od majątku, od nieruchomości powyżej 5 milionów. Tak rzuca, prawda? To nie jest też propozycja dla rządu technicznego, bo to wywoła zbyt wiele problemów w Polsce. Rząd techniczny nie może podejmować tego rodzaju decyzji. Przy czym oczywiście to nie jest żadne 90 miliardów, tylko to chodzi o w pierwszym roku to było 6 miliardów przy założeniu 500 urodzin, to nawet 400.
mamy 400, będąc na górce cyklu demograficznego. Czyli jak będzie spadek, to będziemy mieli bardzo mało tych urodzin. A powinno być 500-600 minimum, czyli było 800. To mniej więcej tyle. Natomiast jeżeli chodzi o inne programy demograficzne, prorodzinne, one są bardziej zrównoważone i one są także zrównoważone, jeżeli chodzi o wydatki. To naprawdę nie jest kwestia kilkudziesięciu nowych miliardów, które trzeba wydawać. Ja myślę, że rozsądną politykę prorodzinną w Polsce można by przeprowadzić za jakieś 5-6 miliardów. To jest dużo, ale to jest konieczne do wydania. To jest konieczne do wydania, bo my się staniemy pustynią demograficzną. Widziałem w związku z tym różnego typu transfery budżetowe są, ogromne budżety są konieczne. Przy czym być może nawet Fundacja Republikańska na 3 miliardy netto wystarczyłoby, netto, bo przy kosztach nowej polityki, na przykład 30 miliardów, dotychczasowa to jest 27. To likwidujemy dotychczasową nieefektywną, między innymi wycikowe, które nie jest najlepszym sposobem. Znacznie lepszym jest ustawienie dłuższych urlopów wypoczynkowych, bon dziecięcy, tak zwane ulgi podatkowe, zwłaszcza rodziny wielodzietne. Można tak ustawić, że rodzina z trójkiem dzieci już by nie płaciła podatku. Te trzy dzieci to jest obciążenie na tyle duże finansowe, że to się państwu powinno opłacać. Są różne rozwiązania, które są w zasięgu ręki. No, Węgrzy wprowadzili takie rozwiązanie i już im skoczyło. Niewiele, ale już skoczyło, jeżeli chodzi o efekt, prawda? Są na stole w tej chwili co najmniej trzy gotowe pakiety. Węgierski, Fundacji Republikańskiej i Prawa i Sprawiedliwości. No, to jest nowy miks różnych rozwiązań. Także oczywiście jest bardzo taki szczegółowy, może za szczegółowy. Najlepsze są prostsze rozwiązania. Ale to jest sensowne i to się bilansuje na finansowo. Proszę, dziura z nieobliczonych przez Rostowskiego i niezłapanych dochodów w poprzednim roku 20 miliardów. Na te dzieci może. Dobrze. I kolejne pytanie. Czy po objęciu władzy przewiduje Pan wykorzystanie raportu o stanie, zlecenie raportu o stanie gospodarki po okresie władzy PO? Czy na pewno bym nie zlecał tego żadnej firmie zagranicznej, bo oni mają fajne stawki. Pieniądze europejskie często służą do takich głupstw. Oczywiście, że tak. No, musi być bilans otwarcia, więc musi być bilans zamknięcia. Ale to są w Polsce ludzie, którzy takie rzeczy mogą zrobić. Są Rybiński między innymi, dlatego na niego zwróciłem uwagę, że go zdałem na nie osobiście od dawna, bo on produkuje, co to jest reformy, raporty. Tutaj w Krakowie jest znany profesor Hausner z innego świata jakby politycznego, ale on też produkuje raporty, które warto czytać, bo one są zresztą bardzo krytyczne. Raporty właśnie o innowacyjności, teraz o samorządach, o wydawaniu funduszy europejskich, są warte lektury przez jego zespoły badawcze. Tam są różni ludzie w tym zespole, o różnych opcjach ideologicznych. To są wartościowe, moim zdaniem, dokumenty. Podobnie warto czytać to, co robi Rybiński i jego zespół. Więc takich zespołów w Polsce, ludzi kompetentnych, żeby zrobili taki raport niezależny, bo to rząd powinien sobie zamówić w jakimś pytaniu, coś takiego, jest dużo i to można by było. Kolejne pytanie. Panie profesorze, jak pan planuje wykorzystać złoża zasobów węgla kamiennego, brunatnego, gazu łupkowego, złóż geotermalnych, ropy dla rozwoju? Oraz miedzi dodałem. A żeby spuentować, dziękujemy serdecznie panu za to, że pan przyjechał tutaj. Nie, to nie będziemy zamykać, natomiast nie jest oczywiście kwestia, ja mówię oczywiście o przemysłach polskich i o złożach. No, oczywiście, że to wszystko jest konieczne dla kraju. No, zacznijmy od łupków, ale jeszcze tam zdaje się nie wymienia do normalnego gazu. W Polsce jest równie wiele gazu naturalnego,
który też jest niewydobywany ze względu na ten potworny traktat, który umowę z Gazpromem, który nas dusi cenowo. Nie wiem, coś powiedziałem złego? No w każdym bądź razie my mamy duże zasoby gazu, które moglibyśmy wydobywać. No niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że podpisaliśmy tamtą umowę i to się staje nieopłacalne. No, oczywiście wydobycie to też kwestia inwestycji. Wreszcie będzie ten terminal na ciekły gaz. On jest spóźniony już. Był wcześniej, nie trzeba byłoby podpisywać tej umowy. No więc to są też niestety zaległości także obecnego rządu, bo oni się bardzo długo zastanawiali, czy robić Baltic Pipe, czyli to połączenie z zachodnią Europą przez Danię. I w rezultacie z tego zrezygnowano, a to też już w końcu 10 roku mogłoby nam dać niezależność, a w każdym razie możliwość częściowej niezależności, dywersyfikacji gazu. To ten naftoport, na razie ten terminal w Świnoujściu to oczywiście jest konieczny, bo zwłaszcza przy tym spadku cen gazu na świecie to są wszystko korzystne dla nas tendencje i ta dywersyfikacja wreszcie będzie. Buduje się te łączniki, które też dywersyfikację wzmocnią. Natomiast póki co wciąż jest taka sytuacja, że płacimy za gaz najdrożej w Europie, mimo tej obniżki. I to ktoś jest za to odpowiedzialny. Nie muszę Państwu podpowiadać, kto. Ale to parę rządów się do tego przyłożyło, jeszcze wcześniejszych, bo pewne projekty, które były zaplanowane, zostały zrujnowane i nie zrealizowane. Jeżeli chodzi o gaz, jeżeli chodzi o węgiel, no to jeszcze dalej ten węgiel będzie nam potrzebny i myślę, że to jest zagrożeń żadnych nie ma, żeby zamykać kopalnie i nie korzystać z tego węgla, który jest, do jednego i drugiego. Technologicznie mamy kłopot bardzo duży z naszą energetyką. I tutaj są oczywiście konieczne inwestycje. Niektórzy twierdzą, że są już spóźnione i że będziemy mieli wyłączenia, bo przyjdą te regulacje europejskie, a poza tym jest dekapitalizacja polskiego przemysłu energetycznego i linii przemysłowych. Podobno w 85%, tak mówią eksperci. Słucham? A ja powiedziałem? Tak? Nie no, przesyłowych oczywiście, nie przesyłowych. No, trzecie spotkanie. Chodzi oczywiście o linie przesyłowe. No więc to wymaga olbrzymich inwestycji i olbrzymich, niestety większość pieniędzy, być może europejskich, pójdzie na takie cele. Nie, więc ja też nie widzę zagrożenia, żebyśmy nie korzystali z tego, co mamy. No. Ja myślę, że to w kontekście następnego pytania. Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie z jednej strony emerytur i rent wojskowych, a z drugiej strony no, tego zjawiska, które coraz to bardziej się pogłębia, czyli nędzy, ubóstwa. Zacznę od tej drugiej strony, bo lepiej ją znam. Ja jako socjolog jeszcze doktorat pisałem o ubóstwie w PRL-u, dlatego był cenzurowany i nie opublikowali mi książki z tego. I w PRL-u była bieda i teraz też jest bieda i to jest bardzo specyficzne zjawisko. Po pierwsze w Polsce szerokie, po drugie częściowo ekonomiczne, częściowo kulturowe, a częściowo kulturowo-ekonomiczne. Bo bieda przede wszystkim, tak jak to Oscar Lewis opisywał, taki badacz biedny, antropolog amerykański, to jest stan umysłu, to jest subkultura biedy, nędzy, prawda? Czyli pewien zamknięty mentalnie obwód, system, który uniemożliwia ludziom wyjście z tego. Na ogół niski poziom aspiracji, na ogół sposoby oswajania tej biedy, godzenia
przyzwyczajenie się swoiste, prawda? I przekazywanie następnym pokoleniom. I z tego jest bardzo trudno wyjść. Tutaj same dziedziczenie takie, same przekazywanie pieniędzy niewiele daje. No bo one, oni są, znaczy mówię o środowiskach, one są dobrze nastawione na korzystanie z tego, co można, prawda? Często to bardzo na bardzo niskim poziomie, no bo wypadają z wszystkich przegródek. Patologia jest bardzo silna, no przecież karmią nas tabloidy najróżniejszymi nieludzkimi wydarzeniami, no one są właśnie z tego, z tej straszliwej patologii, która jest związana bardzo. Więc nie ma, więc prawdziwe programy wyjścia z biedy muszą być dość specyficzne, pogłębione, muszą być takie, które asystują przy tym procesie, przepraszam za to, które asystują tym wychodzącym z biedy. Mało tego, muszą podejmować bardzo trudne decyzje. Kto w danym środowisku ma szansę wyjść, a kto nie. I wtedy na przykład trzeba koncentrować się na tych, którzy mają szansę. Bo są, to w polityce społecznej jest znane, no są sytuacje tak zwane beznadziejne, prawda? Które możemy zaopatrzyć, żeby on to godnie sobie wegetował. Bo nie mamy wpływu już w pewnym momencie na ten styl życia. Nazwijmy to tak. Natomiast możemy próbować wyciągać tych, którzy jeszcze mają tą szansę. Prawda? Możemy próbować także odcinać nowe generacje. Próbować przynajmniej. I takie często, no to są oczywiście trudne projekty. Dlatego w tym moim myśleniu o państwie jest ten program republikańskiego państwa obywatelskiego, gdzie jedną z wielu funkcji tej obywatelskości jest dopełnianie państwa w funkcjach socjalnych, na takich prawdziwych, trudnych funkcjach socjalnych. Bo to często organizacje pozarządowe, czy wolontariusze, czy ludzie, którzy się specjalizują w tym, nie tylko urzędnicy państwowi, mogą to robić. Państwo powinno być oczywiście tutaj aktywne, ale także państwo powinno dbać o to, żeby był ten filar obywatelski, który często się specjalizuje, doskonale wie, jak to robić. W Polsce są specjaliści od tego. Są programy, które potrafią takie rzeczy organizować i realnie pomagać, czy no, minimalizować te problemy. Tylko, że oczywiście nie ma nakładów i decyzji politycznych, żeby te programy były multiplikowane. Żeby można było je stosować wszędzie, gdzie są potrzebne, prawda? I w związku z tym mamy te wielkie obszary wciąż biedy w miastach, na wsiach, gdzie w zasadzie państwo jest nieobecne, organizacje obywatelskie są nieobecne, bo też są za słabe, żeby to rozwiązywać. Jeżeli chodzi o emerytury wojskowe, w ogóle ta kwestia emerytur w różnych branżach jest bardzo, bardzo delikatna, jak państwo wiecie. Ja no, jestem oczywiście, no nie jest łatwo odpowiedzieć, bo to nie jest zadanie dla rządu technicznego, bo to jest trudny problem, bo to uderza w grupę interesów, prawda? Natomiast generalnie uważam, że ta sytuacja powinna być, jak to się mówi, racjonalizowana. Co innego górniczy, którzy faktycznie, no, zwłaszcza ci dołowi oczywiście, bo to jest co innego. Natomiast służby mundurowe myślę, że mogły trochę poluzować. Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie dotyczy młodzieży i emigracji młodzieży. Tych młodych ludzi, którzy... Zamknąć granice. Pewnie bardzo skutecznie. No, oczywiście to jest problem, to jest ból nas wszystkich. Ja jeszcze zwłaszcza po mniejszych ośrodkach. To jest pytanie, które cały czas powstaje. Co zrobić, żeby młodzież nie wyjeżdżała? No, zmieniać ten kraj. Zmieniać ten kraj pod każdym względem. To znaczy, oczywiście gospodarczo, oczywiście, jeżeli chodzi o sprawność inwestycji, ale myślę, że ważne jest ten problem zaufania i atmosfery. No. Ludzie swoje nadzieje wiążą często z tego typu społeczeństwem, które no, buduje jakieś perspektywy, jakąś nadzieję, prawda?
które jest przyjazne dla człowieka. No, no u nas mamy dużo do zrobienia, więc ja nie mam prostych recept. Ja mogę także tylko się odwołać, nie wiem, po raz drugi do Kennedy'ego chyba, tak? Żeby nie, młodzi ludzie nie myśleli o tym, co państwo im da, tylko co oni mogą zrobić do tego państwa. No, jakby wszyscy nie będziemy starali się coś tutaj zmieniać, to nic nie będzie. No. To jest oczywiście często zbywane tam z ruszeniem ramion, no, ale ja rozumiem, że jakość życia, czy te perspektywy się zmienią, jak my się zmienimy wszyscy jako państwo, jako społeczeństwo. Także to jest znowu taka idea wielu zmian w wielu miejscach. I wtedy dopiero jakościowo możemy podskoczyć. No. Jeszcze trzy. No, ale oczywiście można także budować wiele różnych fajnych rozwiązań konkretnych. No. Dla tej młodzieży także. Tylko, że to jest jakby. No, to jest bieda tej zmiany jakościowej samo w sobie. Prawda? Ale przy tych rozwiązaniach to ja mam oczywiście ten pomysł. Nie wiem, czy już państwo mówiłem, bo ja dzisiaj trzeci raz mówię. Ale staram się mówić ciągle coś innego. Czy mówiłem o opisie? Nie. Bo ja ten projekt Korpusu Pokoju, prawda, tego swojego republikańskiego państwa obywatelskiego. To jest projekt dla młodzieży właśnie, głównie, chociaż nie tylko. To też założył Kennedy. Prawda? Żeby młodzi ludzie, Amerykanie, wyjeżdżają na 2 lata, tak mieć taką służbę pomocy gdzieś tam, do Gwatemali, do Afryki Południowej, do Polski tu przyjeżdżają w latach 90. Prawda? Uczą języka, uczą organizowania organizacji właśnie pozarządowych, pracują w samorządach, przekazują doświadczenia swojego społeczeństwa. No, trochę na wyższym poziomie demokracji niż nasz. No. I oni są bardzo zapaleni, bo oni mają misję. To jest mission, taki amerykański mission wolontarystyczny. No. Oni mają poczucie, że oni chcą zmieniać świat. Jadą do tych Gwatemali na 2 lata, żyją tak jak ci Gwatemalańczycy, dostają średnią pensję i pracują na pewien etat w jakiejś dziedzinie, prawda? Przekazując swoją kulturę do Gwatemali. To zmienia ludzi, zmienia rzeczywistość, zmienia społeczeństwo. To są tacy liderzy, trochę z zewnątrz, ale z dobrym przykładem. To na Polsce taki piskot prowadzi wewnętrzny. Młodzi ludzie po studiach nie wiedzą co robić, nie mogą pracy zdobyć, niech jadą na wieś mazurską, czy wieś podbeskidzką, czy wieś podhalańską, czy inną, gdzie jest potrzeba oczywiście. Prawda? Gdzie jest jakiś trudny problem, jest marazm społeczny na przykład, prawda? Gdzie trzeba w szkole uczyć angielskiego, a nie ma nauczyciela angielskiego. Chociaż teraz jest coraz lepiej pod tym względem, dzięki między innymi także programom pozarządowym. Dziękuję. I kolejne, już ostatnie 3 pytania, już bardziej szczegółowe. Są te podobne jak tamte. Po pierwsze, czy ucywilizujecie polskie sądy i media? Takie pytanie do pana profesora. Jak pomożecie, to ucywilizujemy. Pomożecie? No tak, możemy się bawić. No jest to problem. To jest to straszny problem oczywiście. No. Media się cywilizują, bo powstaje zdrowa konkurencja. Rozwijają się nowe instytucje medialne. Ja myślę, że gdyby była zmiana polityczna i gdyby to bardziej zrównoważona politycznie była no nawet ta władza medialna, prawda, no, to można by oddziaływać też na te media, które są, bo tam są moim zdaniem narzędzia oddziaływania państwa na to, żeby media też nie wyprawiały takich rzeczy, jak wyprawiają. Wczoraj na przykład relacja z naszej konferencji dotycząca akurat mojego programu była po prostu kłamliwa. Nawet przekaz papowski był taki, że profesor Gliński powiedział, że coś nie jest coś, a w tej relacji telewizyjnej było, ale na konferencji profesor Gliński powiedział, że to jest coś. To ma 180% to powiedzieć co innego. Czyste kłamstwo, prawda? W telewizji publicznej. Po to tylko, że później pokazano premiera Tuska, że 2 dni przedtem to komentuje. 2 dni przedtem już komentuje.
No i tak to wygląda, no więc faktycznie trzeba ucywilizować. Tak? Państwo wszyscy znacie takie przykłady, więc nie ma o czym mówić. No, 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 moim zdaniem na przykład powinno się za takie coś dawać bardzo poważne kary. Bo to jest ewidentne kłamstwo, proste do udowodnienia, bo to jest nagrane. Ta relacja papowska obiektywna pokazuje, że było też przeciwnie. No i ta rada oczywiście nie reaguje na takie rzeczy, no pewnie powinienem nam napisać, a żeśmy napisali do niego sprostowanie. Proszę oglądać TVP i poprosić TVP tutaj Kraków Info, tak? Czy, no, było TVP Info w Bieliszce, to informuję Państwa. Nagrali całe spotkanie, natomiast zobaczymy. Dobrze, Szanowni Państwo, bo czas nas pędzi, pogania. Pan profesor musi wrócić dzisiaj do domu. W związku z tym dwa ostatnie pytania. Jedno bardzo takie mocno szczegółowe. Moje pytanie dotyczy polityki prorodzinnej. Gdyby został Pan premierem, czy zmieniłby Pan zapis ustawy żłobkowej, która co prawda ułatwia zakładanie żłobków, ale nie nakłada obligatoryjnego dofinansowania żłobków niepublicznych. Dochodzi do sytuacji, gdzie samorządy niektórych miast dofinansowują pobyt dzieci, a niektóre takie jak Tarnów nie, mimo braku miejsc w żłobkach publicznych. No pewnie to trzeba zmienić. Wczoraj jedna Pani o tym mówiła, to można regulować pewne rzeczy tak, żeby było to właśnie bez tych różnic, no i żeby była jasna sytuacja. Chociaż ja powiem Państwu generalnie, że jestem za rozwiązaniem tych urlopów dwuletnich, tak żeby jednak żłobek to jest taka rzecz oczywiście wtedy, kiedy człowiek no, chce pracować, czy musi i ten urlop 80% jest za mały, no jakaś decyzja jest. No. Ja jestem zwolennikiem rozwijania przedszkoli i pełnego pokrycia przedszkola w kraju, zwłaszcza, że można przedszkola właśnie z wykorzystaniem stowarzyszeń organizować, w zasadzie takiej synergii kilku instytucji i dość fajno. Natomiast żłobki oczywiście, no, ta sieć powinna być, ale jakby taka rezerwowa. Mamy dzieci powinny głównie chyba być w rodzinach, ale szanuję decyzję. Nawet pani, która wczoraj mówiła, taka działaczka rodzin wielodzietnych na naszej konferencji, też mówiła, że no, w zasadzie była zmuszona po prostu życiowo, żeby podjąć pracę i ten moment był konieczny. I to trzeba zrozumieć. Natomiast ona sama też była przeciwnikiem tego. Natomiast szkoła powinny być dostępne i to ze względu na to, że ludzie powinni mieć ten wybór pracy, czyli dziecko w domu, ale także dlatego, że przedszkole, zwłaszcza tam, gdzie są dysfunkcje w rodzinie, powinno zapewniać to minimum rozwoju dziecka. I ostatnie pytanie. Jak rząd techniczny miałby walczyć z zadłużaniem się w Polsce? Wiem, to najtrudniejsze na koniec zostawiłem. No, proste nie jest oczywiście jak wszystko, dlatego że dług publiczny faktycznie dochodzi już, jak Państwo wiecie, to jest 850 mniej więcej miliardów złotych. To jest 55 mniej więcej PKB procent, czyli te progi ostrożnościowe się zbliżają, 60 się zbliża. No, pan minister prowadzi taką kreatywną księgowość, ale to nie jest istotne. Istotne jest to oczywiście, że jak można walczyć z deficytem, z długiem publicznym. Dług publiczny jest to przede wszystkim straszliwym obciążeniem każdego budżetu, w związku z tym, bo spłaty na niego są przecież takim sztywnym wydatkiem budżetowym corocznym, prawda? Można walczyć tylko przez zmniejszanie deficytu. A w momencie kryzysu to jest strasznie trudne. No, taką konsolidacja tak zwana makro finansowa kraju jest szalenie trudna w momencie kryzysu, no bo kryzys wymaga jednak do pewnych działań pobudzających gospodarkę. Więc powiem uczciwie, że w momencie kryzysu no słabo widzę możliwość zmniejszenia, no, jak Bóg dał, żeby utrzymać, no, żeby nie przekraczać tych progów ostrożnościowych. No. Natomiast zmniejszanie deficytu jest trudne. Natomiast oczywiście te wszystkie działania rozpędzające gospodarkę powinny przyjąć
powinny doprowadzić do rozwoju gospodarczego, no i wtedy trzeba by niestety zacisnąć trochę pasa. No. Bo nie można żyć z takim długiem cały czas. Ale ostrej polityki oszczędnościowej bym nie wprowadzał, bo to nie jest na czas kryzysu. Panie profesorze, to wyrażę opinię wszystkich Państwa. Serdecznie dziękujemy panu profesorowi za przyjęcie pytania. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za pytania Boże, i za cierpliwość. I szanowni Państwo, mam nadzieję, że na pierwszym razie pan profesor czujecie jako pan profesor, ale przede wszystkim premier Rzeczypospolitej. Dziękujemy panie.